Burmistrzowskie spotkanie noworoczne w Miłomłynie symbolicznie zakończyło rok 2023 i rozpoczęło 2024. Był to przede wszystkim czas podsumowań i prezentacji inwestycji, które udało się zrealizować w ostatnich miesiącach oraz planowanych w roku 2024. Największa inwestycja w to kanalizację, żeby ludziom nie zabrakło wody, bo tutaj niby mamy w krainie tysiące jezior, ale wody do picia troszkę brakuje. Mamy w tej chwili możliwość połączenia Miłomłyna, stacji odzewnienia wody, z częścią drugiej stacji. Na zachodzie gmina się rozwija, tam dużo działek, osiedle powstają. Trzeba to wszystko uzbroić, dać ludziom możliwość rozbudowy, no, stworzyć warunki po prostu do życia. A oprócz tego nowe drogi, modernizację orlików, obiektów sportowych, termomodernizację szkół i rozwój uzdrowiska. Budżet w roku 2023 wyniósł aż 52 miliony, z czego na inwestycje przeznaczono 25 milionów złotych. W spotkaniu noworocznym udział wzięli przedstawiciele Senatu, Urzędu Wojewódzkiego, lokalnych władz, a także placówek edukacyjnych, służb oraz firm. Otwartość, dialog, współpraca to cechuje tego typu spotkania. Jest tu wyjątkowa atmosfera i moim zdaniem są bardzo cenne. Miasto jest przepiękne, z ogromną historią. Przez pewien czas Miłomłyn nie był miastem, ale na szczęście z powrotem te prawa miejskie uzyskał. To jest takie miejsce, gdzie niezależnie od poglądów politycznych, najważniejsze jest to, żeby zauważać ludzi i żeby dla nich pracować. Sprawozdanie z ubiegłego roku pokazuje, jak wiele ważnych inwestycji infrastrukturalnych zostało zrealizowane w mieście i gminie Miłomłyn. Wielkie tutaj pochwały dla pana burmistrza Stanisława Sipkowskiego, ale również dla całego samorządu, dla wszystkich państwa radnych, dla administracji, dla państwa sołtysów, dla społeczności. Było to też symboliczne pożegnanie. Stanisław Sipkowski żegna się bowiem ze stanowiskiem burmistrza miasta i gminy Miłomłyn. Trzeba młodszych dopuścić. Niech zobaczą to, jak to jest samorząd. Przyszłość, emerytura. Będę startował do powiatu ostródzkiego, w którym byłem już 12 lat. Nowy burmistrz zostanie wyłoniony w nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się 7 i 21 kwietnia 2024 roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv